Cześć kociaki, takie szybkie wideo chciałam nagrać odnośnie swojej 21. przeprowadzki. Policzyłam, że to jest 21. odrodzenie. I przeprowadzki zawsze niosą dużo nowego i zawsze niosą te rzeczy, z których trzeba zrezygnować i które trzeba poświęcić czy stracić. I przeprowadzki swoje nowe nie żałuję, wręcz codziennie się cieszę z tej decyzji, chociaż to jest zawsze wysiłek. Niektórzy, wiecie, tak kalkulują, na przykład jeżeli jest jakaś inflacja, czy tam dolar spadł na rynku, że warto się przeprowadzić, bo w ciągu roku to jest oszczędność takiej kwoty. My z innego punktu widzenia wychodziliśmy. Po prostu widok to jest bardzo ładny z okien, a to, jak się okazuje, też jest bardzo dużo, chociaż na pierwszy rzut oka niby na nic nie wpływa, ale taki codzienny nastrój, kiedy masz przed oczami coś ładnego, przynajmniej dla kobiet, to wpływa bardzo, bardzo, bardzo. I taka historia mi się przydarzyła. W ogóle teraz, słuchajcie, jechałam windą, żeby nagrywać i zgasło światło. Malutka winda, tam metr na metr i winda się zatrzymała. W bloku nie mieszka nikt oprócz nas. Jedna rodzina tylko na weekendy przyjeżdża. Pięciopiętrowy blok i akurat mąż wyjechał z dziećmi tam gdzieś, wiecie, odpoczywać. I ja stoję z tą kamerą w tej windzie ze zgaszonym światłem i taka chwila, ponieważ dużo rzeczy ostatnio takich się dzieje, że, zobaczcie, ślimaczek, że jakoś tak nauczyłam się, moje ciało nauczyło się reagować spokojem, że cokolwiek się nie dzieje, uśmiecham się i czekam, co będzie dalej. Więc jak tylko zauważyłam, naprawdę zauważyłam taką regułę, jak tylko absolutnie się rozluźnisz i się pogodzisz z tą sytuacją, która się zdarzyła, czyli okej, no, czyli załóżmy, że będę tutaj siedzieć kilka godzin, jak tylko sobie to założysz i się zgodzisz na to, to mija. Więc jak tylko tak pomyślałam, to światło się włączyło i winda jechała dalej. Ale był taki dziwny moment. Więc, i wracając do przeprowadzek. Przeprowadzka, każdy to duży wysiłek i przeprowadzki fajnie pokazują, jak dużo rzeczy gromadzimy niepotrzebnych. Na Maltę przylecieliśmy z dwoma walizkami i teraz przy przeprowadzce było ich tak z 10, jak nie 12. Oczywiście z dwójką dzieci, to jest tam zabawki, ubranie i tak dalej, ale ja sam swoim sercem zmierzam w kierunku minimalizmu. Mamy mnie zrozumieją, tak, bo to jest niemożliwością ogarniać wszystko i sprzątać, jak jest tego bardzo dużo. To jest tak wtedy chodzenie, przekładanie przedmiotów z miejsca na miejsce, ale też się poczuć dobrze i swobodnie nie mogę, kiedy jest tak wszystko rozrzucane, więc im mniej rzeczy, tym po prostu jest łatwiej, szczególnie jeżeli się często przeprowadzasz. Więc taki ogromny plus przeprowadzek to jest cały czas sprawdzanie i bycie na bieżąco, co ty kochasz, co ty potrzebujesz i czego nie chcesz już i nie potrzebujesz. Zwalniasz miejsce, tak? Żeby coś nowe nadeszło, trzeba wywalić stare. No i teraz z rzeczy, które się traci, taka zabawna, no nie zabawna historia, w zasadzie smutna się przytrafiła. Ja miałam taki talerzyk porcelanowy, drogi, kupiony w Łodzi na Piotrkowskiej, ręcznie robiony z gliny, talerzyk Maki. Może czasami widzieliście na wideo. Taki talerzyk, który używałam na jakieś tam urodziny czy święta, bo było mi szkoda. Nie? Znacie takie rzeczy, co dobra, tam tą sukienkę założę tylko na jakąś specjalną okazję i z tej filiżanki będę pić też tylko na święta. Jak już spakowaliśmy wszystko, przewieźliśmy wszystko, tacy styrani, wiecie, jeszcze z tym mopem sprzątałam mieszkanie poprzednie, żeby przekazać klucze właścicielowi, tą miseczkę zostawiłam na sam koniec, żeby ją osobno przeprowadzić w rękach, żeby nigdzie się nie potukła w walizce. No jak się domyślacie, stało się najgorsze. Zostawiłam w końcu tą miskę u właścicieli i kiedy mąż ją poszedł zabierać, włożył ją do plecaka, a plecak nie zapiął. I ta moja miseczka ukochana, ręcznej roboty z makami, wypadła z plecaka i potukła się. To znaczy ułamał się spory kawałek, ale nie da się jej już używać. I tak sobie pomyślałam, wiecie,
oprócz tej mojej straty, bo ja ją naprawdę bardzo kochałam i rzadko używałam, jeszcze przecież była jakaś osoba, która to wykonała z miłością, ulepiła, ktoś to być może pomalował. Na pewno nie po to, żeby to stało w szafie i się kurzyło, tylko po to, żeby ktoś to używał codziennie i się z tego cieszył. Tak samo jak Bóg nas stworzył, nasze ciało, włosy, oczy, ręce. Nie po to, żebyśmy narzekali, leżeli i czekali na śmierć, tylko żebyśmy tego używali i się cieszyli. Albo sukienki w szafie, wiecie, kupimy i czekamy kiedy na jakąś specjalną okazję. Tą sukienkę nie zakładałam nigdy, chociaż bardzo mi się podoba i teraz idąc na trawę, na pole, żeby nagrać 5 minut wideo, pomyślałam sobie, no nie, no na taką okazję będę zakładać tą sukienkę i widzicie, robię postępy, założyłam ją, dlatego że nie wiem, czy jutro mi ją nie potnie dwuletni synek, czy nie zmieni mi się gust, czy nie przejdzie na to moda i tak dalej, tak? Czyli generalnie nie ma już na co czekać. Nie ma już na co czekać. Jako człowiek pozytywnie myślący pomyślałam o tej misce, że tak powiedziałam mężowi, bo on przeżywał to, że no wiesz, w Chinach jest nawet taka sztuka, że stłuczone rzeczy bardziej się ceni, bo wypełnia się jej specjalnie złotym klejem, wiecie, nawet rozbite coś na 1000 kawałeczków skleje się ponownie i wtedy to jeszcze drożej kosztuje, to ma taką wartość już, wiecie, całej tej pracy wykonanej nad tą filiżanką. My oczywiście nie pójdziemy w tym kierunku, podejrzewam, nie będziemy tej miski sklejać, ale pomyślałam, że skoro ono już jej żywot dobiegł końca, to uwiecznię ją w filmiku i gdyby przedłuży jej życie, bo przez to, że o niej opowiem i być może dla kogoś to będzie ku przestrodze. Także, kochani, zachęcam do tego, żeby używać najdroższej porcelany, zakładać najpiękniejsze sukienki dzisiaj i siadać w nich na trawie, bo nigdy nie wiadomo, co będzie jutro. I słoneczko wyszło, widzicie?